W kolejnym wydaniu Panoramy Chodzieskiej wita Państwa Emilia Insminger. W naszym dzisiejszym programie m.in. majówki dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka oraz relacja z walnego zebrania członków spółdzielni mieszkaniowej. Serdecznie zapraszam. Podczas kolejnej sesji Rady Miejskiej radni nie dopuścili do sprzedaży terenu przy Parku 3 Maja. Dyskutowano również o zbyciu tego terenu pod stok narciarski. Po raz 17 spotkali się radni Rady Miejskiej na sesji w środę 26 maja. W porządku obrad poza tradycyjnymi punktami znalazły się m.in. uchwały związane z planami zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży. Najważniejsze z nich dotyczyły zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jagiełły, Młyńskiej i Buszczaka. Kolejna uchwała dotyczyła przetargowej sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży. Chodziło tutaj o tradycyjnie zwany u Żyda Park 3 Maja. Radni zastanawiali się nad tym, czy warto sprzedawać nieruchomość nad Jeziorem Strzeleckim. Ostatecznie w głosowaniu 8 głosami przeciw, 7 przy 5 wstrzymujących się projekt uchwały został odrzucony. Głosy radnych rozłożyły się dokładnie w poprzek podziałów politycznych. Wielu radnych ze strony SLD i radnych Porozumienia było zasadniczo przeciwnych sprzedaży tej działki. Projekt uchwały poddanej radnym pod głosowanie zakładał wystawienie do przetargu terenu znajdującego się na wzniesieniu ponad Parkiem 3 Maja. Naturalną jego granicą byłaby skarpa. W ten sposób miasto miałoby ciągle dostęp do Jeziora Strzeleckiego oraz pozostawałoby właścicielem całego parku wraz z muszlą koncertową. Według odrzuconego przez radnych projektu uchwały sprzedany teren miałby zgodnie z uchwalonym w roku 2002 planem zagospodarowania zostać przeznaczony na reaktywację działalności gospodarczej w zakresie usług, wypoczynku i gastronomii z dopuszczeniem także funkcji mieszkalnej. Projekt uchwały, którą odrzucili radni, nakładał także na potencjalnego nabywcę obowiązek rekonstrukcji budynku i prowadzenia działalności, która wkomponuje się w otoczenie i pozostawi w stanie nienaruszonym obszar lasu. Następnie radni przystąpili do głosowania kolejnych uchwał. Dotyczyły one m.in. ustalania zasad postępowania dotyczące zapewnienia gorącego posiłku uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta Chodzieży. Kolejne uchwały dotyczyły także zasad odpłatności za usługi opiekuńcze. Podjęto także uchwałę dotyczącą likwidacji terenowego zespołu usług projektowych. Decyzją Rady zlikwidowano terenowy zespół usług projektowych. Miało to znaczenie symboliczne wraz z pożegnaniem dotychczasowej kierownik tej placówki Marii Zychli, która odchodzi na emeryturę. Maria Zychla pracowała jako kierownik terenowego zespołu usług projektowych, a w zespole przepracowała 32 lata. Szefostwo nad projektami objęła dokładnie 1 kwietnia 1991 roku. Radni i goście pożegnali kierownik Marię Zychlę naręczami kwiatów i oklaskami za owocną pracę. Wśród kolejnych uchwał znalazły się także te dotyczące przejęcia od powiatu chodzieskiego prowadzenia zadania publicznego Szkolne Schronisko Młodzieżowe Gątyniec. Wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miejską w Chodzieży pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego oraz zawarcie w tej mierze porozumienia pomiędzy Gminą Miejską w Chodzieży a województwem wielkopolskim. Ostatnie uchwały przyjęte na tej sesji Rady Miejskiej dotyczyły wprowadzenia zmian do budżetu miasta Chodzieży na rok 2004 oraz ustalenia wynagrodzenia i dodatku specjalnego burmistrzowi miasta Chodzieży. Obydwa te punkty porządku obrad wynikały z regulacji związanych z ustawami wyższego rzędu. Wiele czasu zajęła radnym dyskusja związana z warunkami funkcjonowania i ewentualnego zbycia terenu, na którym w Chodzieży znajduje się stok narciarski. Na szereg trudnych pytań odpowiedzi udzielał burmistrz Wojciech Nowaczek.
W szkole podstawowej nr 1 podsumowano promującą bezpieczeństwo najmłodszych akcję Bezpieczna Jedynka. W szkole podstawowej nr 1 imienia Stanisława Staszica w Chodzieży zakończono i podsumowano realizację programu profilaktycznego zatytułowanego Bezpieczna Jedynka, który w szkole organizowany był przy współpracy z Komendą Powiatową Policji, firmą Medicus, z Państwową Strażą Pożarną. Celem tego programu, który realizowany był przez cały bieżący rok szkolny, było wdrażanie nawyków bezpieczeństwa i zdrowia wśród najmłodszych uczniów szkoły. Przez cały czas trwania programu i realizowania go w ciągu roku szkolnego, dzieci zdobywały wiedzę i umiejętności dotyczące bezpiecznego poruszania się na drogach, bezpiecznych zachowań w domu i w terenach leśnych oraz zachowań prozdrowotnych, zdrowego żywienia, racjonalnych zasad odżywiania się i ogólnie swego zdrowia oraz bezpieczeństwa. Program Bezpieczna Jedynka był autorskim programem przygotowanym przez dwie nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 1, panią Marczyk i panią Borucką. Program ten został zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną i wdrożony do realizacji w bieżącym roku szkolnym. Wiedzę na temat zdrowia i bezpieczeństwa zdobywały pierwszaki. Zakończyła się ta rywalizacja konkursem zorganizowanym w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1. Podczas finału programu Bezpieczna Jedynka dzieci w szeregu konkurencji plastycznych, sprawnościowych i testach swojej wiedzy musiały wykazać się umiejętnościami zdobywanymi na wcześniejszych zajęciach. W ostatecznej rywalizacji zwyciężyła klasa 1B pod opieką pani Chorowskiej. Drugie miejsce zajęła klasa 1C pod opieką pani Boruckiej. Miejsce trzecie zajęła klasa pani Glinkowskiej, 1D, a czwarte miejsce zdobyła klasa 1A pod opieką pani Marczyk. Program profilaktyczny Bezpieczna Jedynka będzie w Szkole Podstawowej nr 1 kontynuowany w kolejnych latach. W Budzyńskim Gimnazjum odbył się finał 8. konkursu wiedzy o Wielkopolsce. Na finał konkursu wiedzy o Wielkopolsce przyjechało do gimnazjum w Budzyniu ponad 300 uczestników z całej Wielkopolski. Tam właśnie w poniedziałek 24 maja rozegrany został etap wojewódzki konkursu. Był to już 8. konkurs z tego cyklu. Ogromnie się cieszę, że mogę w dniu dzisiejszym gościć finalistów wojewódzkiego konkursu wiedzy o Wielkopolsce w naszej szkole. Witam wśród naszych gości panią Hannę Sobczak, wizytatora Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatury w Pile. Witam pana Marcina Sokołowskiego, wójta naszej gminy. Witam pana Zdzisława Chińca, sekretarza Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Wielkopolski. Witam również panią magister Wiesławę Surdyk-Fersz, przewodniczącą komisji. Wszystkich członków komisji. Nauczycieli, rodziców, wszystkich opiekunów i was oczywiście, kochani uczniowie. Do życzeń i powitań dołączyła się także Hanna Sobczak, wizytator Kuratorium Oświaty, a także pozostali goście. Testy zostały przygotowane dla każdej grupy wiekowej, ponieważ w konkursie brali udział uczniowie od klasy 4 szkoły podstawowej do 3 klasy gimnazjum. Uczestnicy reprezentowali różne powiaty wielkopolskie, m.in. śremski, wągrowiecki, czankowsko-trzcianecki, kolski, poznański, koniński, gnieźnieński, pleszewski. Reprezentowana właściwie była cała Wielkopolska. Po uroczystym powitaniu uczniowie przeszli do klas. Tam wylosowane miejsca czekały już na nich, gdzie otrzymali testy od członków jury konkursu. Każdy otrzymał test do swojego wieku i klasy, do której aktualnie chodzi.
Miło nam donieść, że wśród 165 laureatów znaleźli się także uczniowie z powiatu chodzieskiego. Emocje były bardzo duże. Każdy uczestnik za chwilę otrzyma test i przystąpi do samodzielnej, spokojnej pracy. Było to dosyć duże przedsięwzięcie, ponieważ 300 uczestników tego konkursu trzeba było rozmieścić we wszystkich klasach gimnazjum w Budzyniu, a dla nich także został przygotowany przez organizatorów, a więc dyrekcję, program pozakonkursowy. Dzisiaj w gimnazjum wielkie święto. Tak, święto od wczesnych godzin porannych, ponieważ gościmy w murach naszego gimnazjum młodzież z całej Wielkopolski. Odbywa się u nas finał wojewódzki turnieju wiedzy o Wielkopolsce. Prawie 300 osób bierze w nim udział z ponad 120 szkół ze wszystkich zakątków Wielkopolski i także z historycznych rejonów Wielkopolski, z obecnego województwa kujawsko-pomorskiego, ponieważ też te regiony są, jakby powiedzieć, integralną częścią historycznej krainy Wielkopolski. Co organizatorzy przygotowali oprócz tego dla młodzieży, która przyjechała do Budzynia? No oprócz tego, że mają piękne klasy, gdzie mogą w odpowiednich warunkach sprawdzić swój poziom wiedzy, mają zapewnione także i wyżywienie i pewne atrakcje związane właśnie ze zwiedzaniem naszej miejscowości, z przejażdżkami konnymi i z grami zespołowymi, a z rozrywką generalnie ujmując, ponieważ nie tylko człowiek nauką żyje, ale także rozrywką. Wśród laureatów powiatu chodzieskiego znaleźli się m.in. Gracjan Przybyszewski i Zbigniew Zydor, oboje z klasy 5 Szkoły Podstawowej z Budzynia, Marcin Nowak z klasy 6 Szkoły Podstawowej Budzyń oraz Mateusz Wojtecki, uczeń klasy 5 ze Szkoły Podstawowej z Lipin, gmina Margonin. Szkoda, że w tak pięknym konkursie nie brały udział inne szkoły. Jak powiedział przedstawiciel Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Wielkopolski, w tym roku, w tym konkursie brało udział ponad 9 tysięcy uczniów z całej Wielkopolski. Co roku ten konkurs wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród uczniów wszystkich typów szkół. Na walnym zebraniu członków spółdzielni mieszkaniowej w Chodzieży dyskutowano o bieżących problemach spółdzielczych. Podziękowano również za lata pracy odchodzącemu na emeryturę prezesowi Jerzemu Bidzińskiemu. 28 maja 2004 roku w świetlicy spółdzielni mieszkaniowej przy ulicy Malepszego 12 odbyło się zebranie przedstawicieli członków spółdzielni mieszkaniowej w Chodzieży. Podczas tego zebrania przedstawiono dokonania zarządu spółdzielni mieszkaniowej przez ostatni rok. Tomasz Bartkowiak, przewodniczący Rady Nadzorczej, został także przewodniczącym tego zebrania. Porządek tego zgromadzenia przedstawiał się następująco. Po wybraniu prezydium, przewodniczącego, zastępcy i sekretarza i przyjęcia porządku obrad przedstawiciele przyjęli regulamin zebrania, a także protokół zebrania przedstawicieli członków z dnia 9 czerwca 2003 roku. Dokonano następnie wyboru komisji trzyosobowej, mandatowej i wnioskowej. Jak się okazało, ilość przedstawicieli na zebraniu wystarczała do podjęcia wszystkich uchwał w kwestii działań spółdzielni mieszkaniowej w Chodzieży. Podczas tego zebrania przedstawiono sprawozdania Rady Nadzorczej, Zarządu Spółdzielni oraz sprawozdanie z badania bilansu. Tomasz Bartkowiak jako przewodniczący Rady Nadzorczej omówił działalność Rady za okres sprawozdawczy. Przedstawił także decyzję Rady Nadzorczej w kwestii nowego zarządu w związku z przejściem na emeryturę prezesa i zastępcy do spraw ekonomicznych. Od 1 lipca prezesem spółdzielni mieszkaniowej w Chodzieży będzie Tomasz Bartkowiak, jego zastępcą do spraw ekonomicznych Barbara Piecuch, a zastępcą do spraw technicznych Krzysztof Baranowski. Zebranie trwało kilka godzin, natomiast my, korzystając z okazji, mamy możliwość zapytania ustępującego, właściwie już prezesa przychodzącego na emeryturę, o to, jakie sprawy w jego sprawozdaniu i ostatniej działalności rocznie były najważniejsze.
Panie prezesie, bo do końca czerwca będzie pan jeszcze prezesem spółdzielni mieszkaniowej. Jakie sprawy były najważniejsze w ostatnim roku działalności spółdzielni? Z tematów najważniejszych to była sprawa przekształceń mieszkaniowych, które odbywają się na bieżąco według zgłoszeń przez mieszkańców, to znaczy mieszkania lokatorskiego na spółdzielcze własnościowe i na pełną własność. Drugim tematem, który był takim wiążącym przez cały rok, to była sprawa naszych zadłużeń mieszkańców w stosunku do spółdzielni. Sprawy te są bardzo mocno nagłaśniane poprzez spotkania z nimi, jak również przez Radę Nadzorczą, która prowadzi rozmowę i ustala terminy spłacania. Panie prezesie, właśnie te zadłużenia były takim właściwie przyczynkiem do sporej dyskusji podczas tego zebrania, bo co by nie powiedzieć, mieszkańcy, członkowie spółdzielni, no denerwują się. Jedni płacą, inni nie płacą. Czy jest jakaś na to rada? No, rozmowy nasze jednak dają pewne efekty. Mieszkańcy mobilizują się i spłacają, ale jest duża grupa mieszkańców również taka, która no nie ma z czego tego spłacać, mimo pomocy państwa poprzez dodatki mieszkaniowe. No, z tymi dłużnikami trwają dłuższe rozmowy i pertraktacje. No, chciałem powiedzieć, że w całej spółdzielni na za rok kalendarzowy to się przedstawia w ten sposób, że na 1927 mieszkań na początku roku było 498 mieszkań zadłużonych, z kolei na koniec 2003 roku było już 505 mieszkań zadłużonych. Spowodowane to jest w dużej mierze właśnie sytuacją ekonomiczną. Czyli właściwie ta ilość mieszkań nie obniża się. Nie obniża. Ona jest jakoby tak na... Nie obniża się, trzyma się w tych granicach, bo osoby, które mogły, to już wyrównały swoje zadłużenia. Z kolei ta biedniejsza strefa naszych mieszkańców no nie może nadążyć za sytuacją. Jeżeli chodzi o zadłużenie, rzutuje to również na naszej działalności gospodarczej, ponieważ utrzymujemy się tylko z naszych pieniędzy, które dostajemy z czynszy. Muszę powiedzieć jedną rzecz jeszcze, że mieszkańcy włączyli się poprzez współpracę z nami przy docieplaniu budynków, dokładając pewną kwotę na docieplenie, na modernizację, elewacji budynków, między innymi to docieplanie tych budynków. Panie prezesie, a teraz popatrzmy wspólnie razem, właśnie ta chwila, która na pewno wzruszyła pana, podziękowania dla prezesa Jerzego Bizińskiego. Za ile lat pracy, panie prezesie? 13 lat pracy minęło. No, uważam, że i dużo, i mało. Dużo jest do zrobienia jeszcze w planach naszej spółdzielni. Jest bardzo duży jeszcze zapotrzebowanie na remonty, na bieżące remonty i na konserwację naszych zasobów. Także podziękowania otrzymał pan Henryk Krystkowiak, który był zastępcą do spraw ekonomicznych w tym ustępującym zarządzie, można powiedzieć, no, z przyczyn naturalnych, ponieważ po prostu członkowie zarządu przechodzą na emeryturę. Podziękowania także otrzymał Stanisław Hanczkę, były członek zarządu, był nieobecny na tym zebraniu, w jego imieniu odebrał te kwiaty i paterę prezes Jerzy Bidziński. No i bardzo piękne życzenia otrzymał także Marian Kaniewski, który 35 lat działał społecznie w Radzie Nadzorczej i Zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Chodzieży. Panie prezesie, dużo macie takich właśnie działaczy, spółdzielców, którzy przez wiele, wiele lat z tą spółdzielnią współpracują. No, jest grupa między innymi dwóch członków dzisiejszego nawet prezydium, to są starzy działacze, oprócz nich jest jeszcze duża ilość, którą można by wymienić. Są to jednak oddani ludzie dla spółdzielni z problemami, razem z nami starają się iść do przodu, rozwiązywać je, pomagają nam nawet w niektórych problemach, w rozwiązaniu tych problemów. Zebranie przedstawicieli przyjęło też kilka uchwał w różnych sprawach, ale te uchwały wszystkie przeszły dosyć szybko i sprawnie.
Tak, bo były to uchwały, które, jeżeli chodzi o zatwierdzenie sprawozdania finansowego, to było po biegłym sprawdzeniu, dali zatwierdzenie sprawozdania z działalności zarządu i absolutorium dla członków zarządu były udzielone. Przyjęte zostały główne kierunki rozwoju działalności gospodarczej, czyli w tym punkcie jest dalsza kontynuacja modernizacji elewacji budynków, wymiana drzwi do wejściowych do budynków oraz legalizacja wodomierzy, naprawa dachów. To był tak ogólnie plan, który jest przewidziany na przyszły rok. Jeżeli chodzi o uchwałę, jedną z najważniejszych, to była zmiana uchwały dotyczącej właśnie modernizacji budynków i sposobu dodatkowego dotowania przez mieszkańców. Została ona przyjęta większością głosów i przeszła do realizacji dla nowego zarządu. Tak na koniec, panie prezesie, chciałbym tylko powiedzieć o jednym. Co będzie życzył odchodzący prezes spółdzielni mieszkaniowej nowemu zarządowi, nowemu prezesowi? No cóż, zostaje mi tylko życzyć im owocnej pracy, wysiłku dalszego do utrzymania w należytym stanie naszej spółdzielni i ażeby ta spółdzielnia jednak w dalszym ciągu była spółdzielnią wszystkich mieszkańców naszej wspólnoty spółdzielczej. A ja panu życzę dużo zdrowia na tym nowym etapie swojego życia na emeryturze. Dziękuję bardzo. Dziękuję również całej ekipie Anserwisu. Dziękuję współpracownikom wszystkim, ponieważ dzięki ich trudowi można było realizować te wszystkie zadania. Również dziękuję administratorom, spółdzielcom, wszystkim, którzy z nami współpracowali przez te 13 lat. Najlepszych uczniów wyróżniających się w różnorodnych dziedzinach nagrodziło starostwo. Dyplomy wręczono w Młodzieżowym Domu Kultury. Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży stał się miejscem wręczenia podziękowań, listów gratulacyjnych oraz nagród ufundowanych przez starostę powiatu chodzieskiego Władysława Krawca. Te spotkania z najlepszymi uczniami szkół ponadpodstawowych stały się już taką tradycją. Co roku właśnie o tym czasie, pod koniec roku szkolnego, pan starosta Władysław Krawiec, serdecznie witając wszystkich przybyłych, wręcza im listy gratulacyjne oraz nagrody za wybitne osiągnięcia nie tylko w nauce, ale przede wszystkim podczas różnych konkursów, w których uczniowie brali udział. W tej chwili nagrody otrzymują uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży, między innymi Agnieszka Witt, finalistka centralnej 35. Olimpiady Języka Rosyjskiego w Warszawie, a której nauczycielką jest pani Bożena Michalska i Jolanta Borowiak. Nagrodę starosty otrzymał także Bartłomiej Lechman, finalista Centralnej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, a nauczycielką i opiekunką tego ucznia jest Anna Smocikowska. Także nagrodę otrzymuje Rafał Wiśniewski, finalista ogólnopolskiego konkursu Przejrzystość Życia Publicznego. Nauczycielką tego ucznia Rafała Wiśniewskiego jest pani Katarzyna Kalinowska-Szajowska. Uczniowie oprócz nagród otrzymywali także listy gratulacyjne. Zaraz starosta Władysław Krawiec takie listy będzie wręczał kolejnym uczniom Liceum Ogólnokształcącego imienia Kruczkowskiego w Chodzieży. Listy te otrzymali między innymi Paulina Błachowicz, wyróżniona w etapie rejonowym ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego w Zakrzewie. Brała w nim udział dalej Mateusz Gapiński, laureat międzypowiatowego konkursu matematycznego dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Będzie reprezentował powiat chodzieski na konkursie regionalnym oraz Marcin Sęgar, członek kadry narodowej juniorów w strzelaniu śrutowym, a także Magdalena Ekiert, wyróżniona w konkursie Pokaż nam język, organizowanym przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu. To listy gratulacyjne starosty powiatu chodzieskiego Władysława Krawca dla uczniów. Paulina Błachowicz, której nauczycielką jest Katarzyna Rybacka, Mateusz Gapiński,
Nauczycielką jest Jolanta Garbarczyk, tutaj Marcin Sęgar, właśnie członek kadry narodowej juniorów w strzelaniu śrutowym, i Magdalena Ekiert, wyróżniona w konkursie pod tytułem Pokaż nam język, organizowanym przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, a nauczycielką jest pani Dorota Itczak, tej uczennicy. To byli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży, drugą szkołą wyróżnioną tutaj na spotkaniu ze starostem. Ze starostą to Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Hipolita Cegielskiego w Chodzieży. Listy gratulacyjne otrzymała Marta Nieborak, kapitan drużyny dziewcząt w piłce siatkowej, trzecie miejsce w rozrywkach rejonowych w piłce siatkowej dziewcząt w Pile, nauczycielka Małgorzata Lisiecka. W rejonowych zawodach lekkoatletycznych w Pile brali udział Zbigniew Kalinowski, Milena Tecław, Jagoda Kamińska. Nauczycielką, opiekunką tych uczniów jest także pani Małgorzata Lisiecka. List gratulacyjny odebrał Adam Kubacki, reprezentant Polski w jeździectwie, a także pierwsze miejsce w międzypowiatowym konkursie widowisko o AIDS, Żyj i pozwól żyć innym w Pile. Brali w nim udział uczniowie zespołu szkół ponadgimnazjalnych, m.in. Paulina Kiełczawa, Wojciech Fonforek, Mikołaj Konieczka, Marta Zel, Agata Owczarzak, Aleksandra Burzyńska. Nauczyciel, a pani Alicja Spychalska, Mikołaj Konieczka i Paulina Bettler także otrzymały listy gratulacyjne. Mikołaj Konieczka za pierwszy regionalny konkurs matematyczny dla drugich klas ponadgimnazjalnych w Pile, natomiast Paulina Bettler brała udział w rejonowym konkursie recytatorskim w Zakrzewie. Nauczycielką Pauliny jest pani Dorota Beska, natomiast Mikołaja Konieczki pani Danuta Kozak. Oprócz tych uczniów Paulina Belter otrzymała także list gratulacyjny za rejonowy konkurs recytatorski w Zakrzewie. Nauczyciel Dorota Beska oraz Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej, Polityka Regionalna Unii Europejskiej, Marcin Biegański, Maciej Szudera, nauczycielka Barbara Wachowiak. Wyróżnieni także zostali jeszcze Tomasz Patelas, Tomasz Gościniak, Paweł Adamski, Waldemar Janus, Krzysztof Dębski i Marcin Wejer. Następną grupą to uczniowie Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych imienia Wybickiego w Ratajach. Nagrody w postaci radioodbiorników otrzymali uczniowie, którzy brali udział w Europejskim Konkursie Informatycznym w Monachium 2004. Ines Okulska, Michał Okulski, Maurycy Gościniak i Sławomir Poprawa. Nauczyciele pani Mirosława Wyrwa i Franciszek Wyrwa to opiekunowie tej czwórki, która zdobyła ten brązowy medal na europejskim konkursie. Maurycy Gościniak z tej czwórki zdobył także pierwsze miejsce w kategorii szkół średnich w ogólnopolskim konkursie szkolnym stron internetowych w Warszawie. Jego opiekunem była pani Mirosława Wyrwa. Nagrodę także otrzymała Agnieszka Wyrwa, która zajęła pierwsze miejsce i nagrodę specjalną w postaci indeksu w ogólnopolskim konkursie prac dyplomowych pod tytułem Zielone Dyplomy. Nauczycielką Agnieszki była pani Grażyna Mucha. Dominik Adamski i Jakub Górka otrzymali nagrody książkowe. To finaliści Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych zakwalifikowanych do zawodów centralnych, które odbędą się 29 maja. Ich nauczycielami byli pani Danuta Puk i Józef Dymek. Jakub Górka także był finalistą Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych zakwalifikowany do zawodów centralnych w dniu 29 maja, a jego nauczycielem Józef Dymek. Młodzież Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych otrzymała także listy gratulacyjne. Między innymi Joanna Gil, laureatka finału krajowego ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej, który odbył się w Szczecinie, także Ewa Pielach, a nauczycielką tych uczniów była pani Dorota Kolasa i Agnieszka Jakubowska. Pierwsze miejsce w wielkopolskim konkursie Pomniki Przyrody, Ochrona Środowiska i Sztuka Ludowa w Ściance koło Nowego Pomyśla to Justyna Lenartowicz. Drugie miejsce w wielkopolskim konkursie
przyrody, w których wzięli udział Paweł Olsza i Wojciech Czypczyński, nauczycielka pani Joanna Bachyrycz. Dyplomy gratulacyjne otrzymały także Sylwia Sadowiska i Anna Wałkowska, laureatki zawodów okręgowych 34. Olimpiady Literatury Języka Polskiego w Bydgoszczy. Ich nauczycielką jest pani Joanna Kłos. A Kacper Bartnicki brał udział w międzypowiatowym konkursie matematycznym dla klas drugich szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciel Aleksander Chrzczonowicz. W jakim konkursie brałaś udział, że dzisiaj otrzymałaś wyróżnienie od pana starosty? Brałam udział w konkursie Żyj i pozwól żyć innym, który odbywał się w Pile. Na czym ten konkurs polegał? Jaki był jego cel? Znaczy tak, może powiem, jaka była rola moja w tym konkursie. Więc napisałam scenariusz całego przedstawienia. Musieliśmy zawrzeć w nim obowiązkowe elementy, które musiał zawierać i przedstawić to w jak najciekawszej formie. Twoja praca jakie miejsce zajęła? Pierwsze. A dotyczyła ona, przede wszystkim może powiesz coś bliżej o swojej pracy, o temacie tej pracy. Co możemy robić, żeby nie zarazić się AIDS, że ludzi, którzy są zarażeni, trzeba tolerować, trzeba ich traktować tak, jak innych normalnych, znaczy normalnych, źle powiedziałam, zdrowych ludzi. I do tego jakaś była ładna sceneria, przygotowana muzyka, to wszystko było punktowane. Z chwilą wybudowania sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach coraz lepsze wyniki młodzież tej szkoły osiąga w sporcie. Nauczyciele Paweł Kita, Mieczysław Żarnowski, Małgorzata Hemerling, Mariola Seroczyńska mogą być zadowoleni ze swojej pracy, ponieważ tacy uczniowie jak Adam Jasiński, Leszek Zdunek, Maciej Cielecki oraz dziewczęta, zwłaszcza w piłce ręcznej oraz chłopcy w piłce ręcznej, osiągają coraz lepsze wyniki. Jest to dobry prognostyk przed wynikami sportowymi tej młodzieży w następnych latach. To już, panie starosto, tradycja. Tak, kolejny rok spotykamy się. Właściwie dzisiaj rozpoczęliśmy rozmowę na ewentualnie takie spotkanie, które miałoby odrobinę inną formułę. No ale to jest wysoka ranga. Ci młodzi ludzie po prostu wyjątkowo zdolni, chcą się poznać. W związku z tym nie ma takich możliwości, żebyśmy się spotykali osobno. Być może spróbujemy to oprawę jakby dodatkową do tego dorobić. No i chcielibyśmy również pomyśleć o tym, żeby właściwie całą grupę tych wyróżnionych uczni w jakiś sposób nagrodzić mniej lub więcej, szczególnie tych, którzy osiągnęli sukcesy już na skalę krajową mocniej odrobinę, czy bogaciej, o tak, może tak. Ale nie zaniechamy tego, bo jest to właściwie podstawa, to są najsilniejsze jednostki w naszych szkołach i myślę, że powinniśmy uhonorować tych młodych ludzi za sam fakt, że są wyjątkowo zdolni, pracowici. Oczywiście nie możemy zapomnieć tutaj o kadrze pedagogicznej, która wkłada duży wysiłek w przygotowanie, potem w wąskich grupach również, ale im serdecznie również dziękujemy. Kolejny rok szkolny, kolejne wyróżnienia i jak zapowiedział starosta powiatu łodziowskiego Władysław Krawiec, będą takie w następnych latach. Na terenie posiadłości Straszny Dwór zorganizowano majówki integracyjne dla osób niepełnosprawnych, choć nie tylko. W tym roku w Strasznym Dworze państwo Irena i Leon Wałkowscy przyjęli dzieci niepełnosprawne, które razem ze swoimi mamami świętowały Dzień Matki. Jak powiedziała kierownik Ośrodka Dziennej Aktywności Dzieci Niepełnosprawnych w Chodzieży, co roku jej dzieci wraz z rodzicami obchodzą ten dzień w innym miejscu. Ponieważ pogoda nie była zbyt ciepła, ale i tak młodzież razem z mamami bardzo przyjemnie się bawiła. Wszystko rozpoczęło się od króciutkiego występu. Dzieci z Ośrodka Dziennej Aktywności przywitała je właścicielka Strasznego Dworu, pani Irena Wałkowska. A to króciutki występ, który dzieci dały dla swoich mam. Ile było radości w oczach tych dzieci, które znowu mogły pokazać to wszystko, czego uczą się w Ośrodku Dziennej Aktywności, kierowanym przez panią Elżbietę Faliszewską. Gościmy dzisiaj z naszymi dziećmi w Strasznym Dworze z okazji Dnia Mamy.
Co roku gościmy w innym miejscu i w tym roku gościmy tutaj, bo bardzo nam się tutaj podoba i chciałam podziękować pani Renie Wałkowskiej za to, że nas przyjęła tutaj i pomogła nam przygotować tę przepiękną imprezę. Po króciutkim występie dzieci zostały wraz z mamami zaproszone do stolików specjalnie przygotowanych na tę okazję, a właścicielka zaserwowała wszystkim kawę, ciastka, słodycze, a także owoce. Było bardzo dużo radości. Wszyscy byli obsługiwani przez kelnerów strasznego doboru. Mogli zobaczyć właśnie ten piękny pałac chodziecki, który w tym roku obchodzi stulecie swojego istnienia. Ubiegła sobota w Strasznym Dworze też była zapełniona dziećmi. Państwo Irena i Leon Wałkowscy przygotowali Dzień Dziecka w Strasznym Dworze. Jest to taki festyn i zabawa dla dzieci, która jest organizowana corocznie. Różne były konkursy, odbijanie piłeczek, skakanki, hula hopy. Także dzieci bardzo dobrze razem z rodzicami się bawiły. Do tańca przygrywał zespół Takt Skaczor, no a zainteresowanie, no i proszę zobaczyć, jakie tutaj była walka o jak najlepsze miejsca. Dzieci otrzymały dużo słodyczy, otrzymały także nagrody w postaci właśnie przyrządów, na których brały udział w tych konkursach. Odbywał się także turniej tenisa stołowego, który prowadził Kuba Wałkowski. Także radości w tym słonecznym dniu z okazji Dnia Dziecka było bardzo dużo. Występowały także dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury. Dzięki uprzejmości dyrektorki pani Zofii Braciszewskiej dwukrotnie dzieci z Domu Kultury pokazały to, co umieją najlepiej. W parku 3 maja strażacy zorganizowali wielką majówkę strażacką dla mam oraz ich pociech. Były niespodzianki gastronomiczne oraz muzyczne. Wielką majówkę z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka zorganizowali w parku 3 maja chodzieccy strażacy. I ta impreza odbyła się w sobotę 29 maja. W programie, który rozpoczął się od godziny 14 i trwał do późnego wieczora, było szereg atrakcji dla wszystkich uczestników, dla dzieci, młodzieży i także dla dorosłych. W programie znalazło się przede wszystkim wiele konkurencji sportowych i sprawnościowych. Dzieci mogły popisywać się sprawnością rzutów, umiejętnością wyścigów w workach, a także rzutem beretem, który był bardzo popularną konkurencją podczas tego rodzinnego festynu. Wszystkie dzieci znakomicie bawiły się pod opieką swoich rodziców, a także harcerzy, którzy wspomagali strażaków w przygotowaniach do organizacji tej imprezy. Podczas festynu w Parku 3 Maja świetnie bawiły się całe rodziny, przy okazji organizując sobie wycieczki rowerowe i korzystając z atrakcyjnego odpoczynku, który przygotowali strażacy w Parku 3 Maja. Bawili się wszyscy znakomicie. Dzieci korzystały z atrakcji sportowych i sprawnościowych, dorośli z pysznego poczęstunku, który już jest tradycją wszystkich imprez organizowanych przez chodzieckich strażaków. Park 3 maja w sobotnie popołudnie naprawdę tętnił życiem. Przez całe popołudnie przychodziły tam całe rodziny, by w atrakcyjny sposób spędzić czas. Nie mogło także zabraknąć podczas tej imprezy konkurencji strzelniczych i sprawnościowych. Było więc wielkie strzelanie z wiatrówki, paintball, a także pokazy strażackie i wiele przygotowanych przez strażaków niespodzianek. Największą popularnością cieszyły się popisy sprawnościowe. Każdy z małych uczestników festynu chciał sprawdzić swoją gibkość,
sprawność w rzucie do celu, by uzyskać słodkie upominki, które były przeznaczone dla wszystkich małych uczestników tego festynu, bo to przecież było przede wszystkim ich święto. W parku 3 maja podczas festynu strażackiego ciekawy był także program sceniczny i artystyczny. Na scenie w popularnie zwanym Parku u Żyda wystąpiły zespoły taneczne z Młodzieżowego Domu Kultury. Przygotowano także pokaz umiejętności młodych judoków z uczniowskiego klubu sportowego, którym trenerem jest pan Ziembikiewicz. Wystąpiły także na scenie śpiewające laureatki programu Od przedszkola do Opola. Zaprezentował się także zespół muzyczny Mini Vox z Chodzieskiego Domu Kultury. Po godzinie 18 rozpoczęto atrakcje dla nieco starszych uczestników festynu i rozpoczęła się wielka majówka z dwoma zespołami muzycznymi Akces i Atut. Jak zapewniali na zaproszeniach strażacy, dla wszystkich uczestników festynu czekało tradycyjne menu i pełna klima. Obietnicy strażacy dotrzymali, a wszyscy podczas tej imprezy mieli wspaniałe humory i bawili się znakomicie. Prezent z okazji Dnia Dziecka przygotowali również działkowcy. Na terenach ogrodów imieniem Zawadzkiego bawiły się świetnie całe rodziny. Przede wszystkim witam młodzież, tych najmniejszych, średnich i tych większych. Również bardzo serdecznie witam rodziców, babcie, dziadków, wszystkich obecnych na naszym ogrodzie. Podczas tego pełnego atrakcji festynu rodzinnego Działkowcy dzieciom przygotowano szereg konkurencji sportowych, rekreacyjnych i sprawnościowych, w których udział brali najmłodsi uczestnicy spotkania oraz ich nieco starsi opiekunowie. Rodzice i dzieci chętnie włączali się we wszystkie przygotowane przez działkowców konkurencje. Były więc tradycyjne biegi w workach, w których swoją sprawność i szybkość chętnie testowały wszystkie dzieci uczestniczące w tym rodzinnym spotkaniu. W wyścigach brali udział starsi i młodsi. Dla wszystkich przygotowane były równorzędne nagrody, słodkie upominki. Chłopcy chętnie sprawdzali swoje umiejętności w konkurencjach sprawnościowych, w rzutach do kosza, także w rzutach do celu przygotowanych specjalnie na planszach, które imitowały postacie z popularnych bajek. W tych konkurencjach chętniej sprawdzali się nieco młodsi uczestnicy festynu, którzy być może nie dorośli jeszcze do podrzucania piłki do wysoko umieszczonego kosza. Maluchy chętniej rzucały piłkami do swoich baśniowych, ulubionych bohaterów. Można było też, o dziwo, podczas tego festynu łowić ryby. To kolejna sprawnościowa konkurencja, która wśród dzieci cieszyła się ogromną popularnością. Nawet najmniejsi, najmłodsi uczestnicy tego rodzinnego spotkania chętnie sprawdzali swoje umiejętności w tej sportowej zabawie. Przyszedł czas na atrakcje o nieco innym charakterze. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży zaprezentowali przed uczestnikami festynu swoje umiejętności w rozlicznych sztukach walki i samoobrony. Ta atrakcja przyciągnęła widzów od najmłodszych do najstarszych. Wszyscy chętnie oglądali popisy umiejętności i sprawności chodzieskich policjantów, którzy z wielką energią prezentowali to, co potrafią. Dla wszystkich zmęczonych zmaganiami sportowymi działkowcy przygotowali pyszny poczęstunek. Nad wielkim ogniskiem piekły się pyszne kiełbaski ufundowane przez sponsorów imprezy. Wszyscy w tym dniu bawili się znakomicie.
Integracyjny festyn parafialny związany z uroczystościami odpustowymi zorganizowano przy kościele pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. To wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu Panoramy Chodzieskiej. Za tydzień zapraszamy Państwa m.in. na obszerną relację z przeglądu orkiestr dętych w Szamocinie. Zobaczycie także Państwo, jak przebiegają prace w Parku Księdza Ostrowskiego oraz jak bracia Kurkowi świętowali 250-lecie istnienia Bractwa. Zapraszamy na weekendowe powtórki naszych programów w sobotę i niedzielę o godzinie 10, a w poniedziałek o 18.30 na Kurier Pilski. Do zobaczenia!